witajcie w następnej degustacji. Tym razem cydr z Nottingham Shire. Thirsty Farmer Premium Nottingham Shire Cider 6%. Kraftowy, przynajmniej tak piszą. I tu jest historia troszkę rodziny, że już w 1880 roku produkowali cydry, z tym, że wtedy było to w Somerset, a teraz przeniesie się do rolniczego Nottinghamshire. Coś jeszcze tutaj? Niekoniecznie. Więc już tu nie piszą. Ja mówię, że tradycja rodzinna jest zachowana. Od tamtego czasu nie dość, że produkują, to jeszcze piją. Najważniejsze jest to picie cydru chyba. Kapsel, nic ciekawego, czarny golas. Jak widzicie, cydr jest i barwy słomkowej, klarowny. Piana, no, nalewałem z góry, to nawet udało mi się stworzyć jakąś pianę. Ale szybko opadła. Tu został tylko krążek na brzegach, na ściankach szklanki. W ogóle wygląda to bardzo ładnie. Aromat jest taki swojski. Ładny sok jabłkowy. Gdzieś jakieś takie wiejskie akcenty. Troszkę jakby deski czuć. Tak, to jest taki niewyraźny, ale sprawia wrażenie, że jednak był leżakowany troszeczkę. No zobaczmy, no nic nie pisze na butelce, także wszystkiego dowiemy się po smaku. Wasze zdrowie. Nagazowanie jest niskie do średniego. Lekko słodki. Bardzo taki tradycyjny jabłkowy smak. Bardzo fajnie. Na końcu troszeczkę jest takich nut ściągających, taninicznych. Lekko cierpkawy pod koniec. Ładnie to wszystko jest skomponowane. Troszeczkę tej deski czuć też, ale nie dużo. Ogólnie jest to fajny jabłkowy soczek. I to właśnie taki właśnie cydr lubię, żeby było czuć jabłka. No i przy okazji było trochę alkoholu w nim, ale bardzo fajnie się go pije. Jak powiedziałem, nagazowanie jest raczej niewielkie. Bardzo odświeżający i gaszący pragnienie. Zdecydowanie. No i przede wszystkim bardzo fajnie się go pije. O, coś takiego to jest super. Warto spróbować, jeżeli tylko macie okazję. Przyjemny. Nie ma jakichś wodotrysków tutaj, w tym cydrze. A jest taki bardzo tradycyjny. Ale przyjemnie się go pije. Mam nadzieję, że ta krótka recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ten cydr. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie kanału, żeby być na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.